Ja co? Ty się mnie bawla krepiej nie czepiaj. Cep się lepiej swojej bawy i swoimi śmieciami. Głowy mnie nie zaprzątaj. Targol, a ty zapomniał, jak mój brat Jaśko przez ciebie do Ameryki musiał uciekać? Ty mnie brata nie wypominaj. Zamiast czepiać się i wykrzykiwać, weź się lepiej za brzoszkę na swoim podwozu. Ludzie! Ludzie, krzywajcie, nie bo nie wytrzymam! Mania! Mania! Kazmierz, co tak krzyczysz? Co się stało? Mania, daj mu granatę! Jeszcze jeden świąteczny muralizm zachował! Kazmierz, Władek, co wy? Znów zaczynacie? To nie ja, to on! Ty, konusie, jeden, znowu chcesz awantury! Babciu, dziadku, co tu się dzieje? Słychać was aż od przystanku PKS-u! Panu dziecku, zobacz, ten bomboryła jeden podrzucił mi worki ze śmieciami. O których ty workach mówisz? No ty tu patrzajna składował. Ależ dziadku, to przecież moje worki. Zostawiłam je tutaj wczoraj wieczorem. Jak to twoje worki? A po co ci te śmieci? To jakieś puste puszki i stare baterie. Dziadku, te puszki to surowiec wtórny. Mądrego to i przyjemnie posłuchać. W szkole i w parku krajobrazowym w ramach kampanii Czystość dla Ziemi jest zorganizowana zbiórka zużytych baterii, a zbieranie puszek zajmuje się okoliczni mieszkańcy. Najwięcej tych puszek to oczywiście po letnich imprezach. Dziadku, nie denerwuj się. Jutro sołtys obieca zawieźć te puszki do miejsca skupu. No widzisz, Kazmierz, nie denerwuj się. Ania, tu mądra dziewczyna wdała się w